10 państw, których najbardziej nie lubią Polacy. Dziś porozmawiamy o państwach, a raczej o narodowościach, których nie lubią Polacy. Materiał pochodzi ze strony nczas.com i są tam przedstawione wyniki sondażu. Pytani mieli możliwość odpowiedzi: lubię, nie lubię, bądź neutralnie. Przedstawiam wam na niższych miejscach państwa, które otrzymały najmniej odpowiedzi: lubię, zaś na tych wyższych pozycjach umieściłem państwa, które otrzymały najwięcej: nie lubię. Zaczynamy. Białoruś państwo w Europie Wschodniej. W odróżnieniu od swoich sąsiadów nie ma dostępu do morza. Jest to największe pod względem powierzchni państwo śródlądowe w Europie. Białoruś jest członkiem założycielem ONZ od 1991 roku Białoruś jest państwem suwerennym. Sympatię do tego państwa wykazało zaledwie 21% ankietowanych. Prawdopodobnie niechęć do Białorusi jest związana z jej komunistyczną przeszłością, której echo do dziś odbija się w granicach tego państwa. System polityczny na Białorusi jest autorytalny. Organizacje opozycyjne głównie domagają się respektowania praw człowieka, wolności słowa oraz możliwości używania w życiu publicznym języka białoruskiego, mimo że oficjalnie ma być używany na równi z rosyjskim. Tak podsumowując to, Białoruś jest po prostu marionetką Rosji. Serbia. Zaledwie 19% ankietowanych zadeklarowało sympatię do tego państwa. Serbia to państwo w Europie Południowej na Półwyspie Bałkańskim, bez dostępu do morza. Powstałe 5 czerwca 2006 roku po rozpadzie Federacji Serbii Czarnogóry. Ciężko tutaj wskazać, skąd może wynikać tak małe przekonanie do tego narodu. Jednakże Serbia ma dość nieprzyjemne położenie geograficzne. W końcu nie każdy graniczy z Rumunią, a dodatkowo jest spór o Kosowo. Ci twierdzą, że należy im się niepodległość, Serbia zaś walczy o tereny. Nie będę tutaj prowadził jakichś rozważań, kto ma rację, chociaż to ciekawy temat na oddzielny odcinek. Ponadto Serbowie słyną ze swojego wyrazistego charakteru wiecie, kibole, huligani i te klimaty. Rosja, czemu tak nisko? Bo 18% Polaków zadeklarowało, że lubi Rosję. Ile nie lubi? Tej informacji nie podano, a ja trzymam się informacji zawartych w sondażu. Tak małe przekonanie do Rosjan jest u nas oczywiste. Lata komunizmu, które zniszczyły nasz kraj i robią swoje. Ciągłe wojny, próby zajęcia naszych ziem i przesunięcia granic, ponadto kłamstwa, które padały w trakcie II wojny światowej, to wszystko przyczynia się do zdystansowania. Dziś od strony społecznej nie czujemy takiego nacisku Rosjan, choć politycznie to właśnie Putin rozdaje karty. Myślę, że z nami i Rosjanami jest jak z USA i z Meksykiem. Możemy wiele się od siebie nauczyć, a współpraca przyniosłaby naprawdę bardzo dobre efekty, ale gdzieś tam w środku genetycznie jest wpisany w naszą linię życia konflikt, niestety. Łotwa, kolejne zdziwienie, 22% ludzi zadeklarowało niechęć do tego kraju. Po zakończeniu I wojny światowej w Rydze 18 listopada 1918 roku Łotwa proklamowała niepodległość. W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow znalazła się w sowieckiej strefie wpływów i od czerwca 1940 roku trwała okupacja jej terytorium. Od 5 sierpnia 1940 roku do 4 maja 1990 roku istniała Łotewska Socjalistyczna Republika Radziecka. 21 sierpnia 1991 roku Łotwa ogłosiła deklarację niepodległości i w tym też roku została przyjęta do ONZ. Od 1 maja 2004 roku Łotwa jest członkiem Unii Europejskiej 29 marca tego samego roku NATO. Historia bardzo podobna do naszej, choć pojawiają się pewne kontrowersje. Na Łotwie około 40% mieszkańców stanowi ludność słowiańska, która znalazła się tam w wyniku włączenia Łotwy przez Związek Radziecki. Łotwa wprowadziła kontrowersyjne prawo, które nie przyznawało obywatelstwa wszystkim Rosjanom przywiezionym tam w czasach Związku Radzieckiego, jak i wszystkim ich potomkom, nawet tam urodzonym, a obywatelstwo mogli oni uzyskać dopiero po zdaniu egzaminu z niesłowiańskiego i trudnego dla nich do nauczenia języka łotewskiego którego zwykle nie znali. Obecnie władze łotewskie podejrzliwie patrzą na napływającą ludność rosyjskojęzyczną z epoki radzieckiej, traktując ją jako potencjalną piątą kolumnę. Zdarza się, że łotewskie i rosyjskie dzieci w szkołach na Łotwie kontaktują się po angielsku. Łotwa jest przez Rosję oskarżana o łamanie praw człowieka ludności niełotewskiej. Ludność ta w dużej części pozbawiona jest praw wyborczych, co budzi kontrowersje nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale także Rady Europy i Unii Europejskiej. Kto wie, może z tego wynika ta niechęć. Litwa, państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO, graniczy od zachodu z Rosją, od południowego z zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią i od północy z Łotwą. 2 listopada 1918 roku powstała niepodległa Republika Litewska, okupowana w czerwcu 1940 roku przez Armię Czerwoną, zaś w sierpniu 1940 roku anektowana przez Związek Radziecki jako litewska SRR. 11 marca 1990 roku Litwa ogłosiła deklarację w niepodległości. Od 1 maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej. Nienawiść do Litwinów jest bardziej odpowiedzią na ich nienawiść. Nie okomujmy się, sporo złego im zrobiliśmy, a jako przykład można podać bunt Żelikowskiego, który był genialnym planem zajęcia Litwy przez Piłsudskiego. Litwini za nami nie przepadają, źle podchodzą do ludności polskiej w tym państwie i stąd pojawia się też nasza niechęć. Chiny państwo w Azji Wschodniej, obejmujące historyczne Chiny oraz Tybet i inne ziemie w Azji Środkowej, zamieszkane w sumie przez 56 grup etnicznych. Chiny to najludniejsze państwo świata o populacji przekraczającej miliard osób, co stanowi ponad 19% populacji światowej. Pod względem powierzchni jest trzecie na świecie, a pod względem wielkości gospodarki drugie, zaraz po USA. Jak i pierwsze pod względem PKB realnego. Niechęć do Chińczyku zadeklarowało 31% pytanych. Bez wątpienia wynika to z tandetnych produktów, jakie przyjeżdżają stamtąd do Polski. Ponadto wydaje się niezrozumiałe, że państwo, które łamie prawa człowieka, zmusza do pracy dzieci, szerzy się tam niewolnictwo oraz terror polityczny jest normalnie akceptowane przez inne państwa. Dodatkowo Chin prowadzą wojnę z bezbronnym Tajwanem. Chiny to dowód na to, że nieważne czy ktoś jest dobry czy zły, ważne ile ma pieniędzy. Chiny mają ich dużo, więc inne mocarstwa przymykają oczy w sprawie tortur, niewolnictwa czy naruszania granic. Niemcy. Tylko 36% odpowiedziało się za Niemcami jako państwem, którego nie lubi. Czemu tylko 36%? Nie mam pojęcia, bym stawiał na jakieś 50%. Niemcy to państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie. Składa się z 16 krajów związkowych, a jego stolicą i największym miastem jest Berlin. Za co Polacy nie lubią Niemiec? Nie mam pojęcia. Dali przecież nam taką piękną lekcję miłości, tolerancji i szacunku do sąsiadów, pokazali, że możemy rozwiązywać sprawy z uśmiechem na twarzy bez rujnowania całych miast. Dziś zaś Niemcy szanują swoich sąsiadów, pamiętają o ich historii i dbają o biednych ludzi na bliskich. Wschodzie, a przy okazji sami pozwolili na to, aby być poligonem doświadczalnym do walki z terroryzmem. Czyż to nie wspaniałe? I zachęcają innych, żeby poszli w ich ślady. No, wspaniały naród. Ukraina. Państwo unitarne położone w Europie Wschodniej. Niechęć do Ukrainy wyraziło 40% ankietowanych. Czemu? No, zbrodnia wołyńska, za którą do dziś nie przeprosili, a nawet ją kultywują, to tylko kropla w morzu nienawiści. Przede wszystkim jest ich za dużo w naszym kraju. Są głośni, nie mili, nie mówią po polsku, śmierdzą, wykonują najgorsze prace, nie znając się na tym i teraz pytanie, czy to wina Ukraińców, czy osób, które ich zatrudniają. Dodatkowo dochodzą zbrodnie w Donbasie, których dopuszczają się na rosyjskiej ludności cywilnej. No i ta cała wojna, którą ostro nakręcają. Chcieli przemian politycznych, to je mają, ale niech uszanują, że niektórzy nie czują się Ukraińcami i jak Ukraina chce się odłączyć od Rosji, to niech Rosjanom Pozwolą zostać w granicach swojego państwa. Mówię tutaj na przykład o Krymie. Romowie, cyganie tak zwani nieterytorialny naród lub grupa etniczna pochodzenia indyjskiego której członkowie tworzą diasporę zamieszkującą większość państw świata. Romowie stanowią społeczność wysoce zróżnicowaną pod względem językowym oraz kulturowym, a także zajmującą rozmaite nisze w ekonomiczno-społecznej strukturze krajów zamieszkanych. Mimo takiej niejednolitości, czynnikiem wspólnym dla większości tradycyjnych grup jest postrzeganie zwyczajów wynikających z subiektywnego rozumienia zasad romskiej kultury. W Polsce są kojarzeni z kłamcami, złodziejami, śmierdzielami i bezrobociem. I stąd wynika do nich niechęć. Czy tacy są? A skąd ja mam to wiedzieć? Niechęć do nich zadeklarowało aż 59% ankietowanych. Arabowie. Grupa ludów pochodzenia semickiego, zamieszkująca od czasów starożytnych półwysep arabski. Bardzo ogólne określenie, jednakże faktycznie Arabowie to naród zamieszkujący kilka państw. Dlaczego ich nie lubimy? Hmm, no nie wiem. Może dlatego, że w publicznych miejscach testują samochody, czy taki jest w stanie wytrzymać wybuch bomby. Wojna z państwami arabskimi trwa już kilkadziesiąt lat. Nikt nie podjął żadnych radykalnych kroków, aby ustawić te państwa do pionu i uświadomić im, że nie są sami na tej Planecie. Więc niestety to, co oni wyrabiają, to częściowo wina naszych europejskich polityków.